Siema, witam Was w kolejnym odcinku z serii Monster Legends. Dzisiaj gramy sagę Anvriach. Nie wiem, jak to się prawidłowo czyta, ale myślę, że tak z pół tej sagi zrobię w jednym odcinku. Więc nie przedłużając niepotrzebnie, przechodzimy do pierwszego filmu. Czy tam fabuły, no, jeszcze obojętne. Przyszedliśmy. To miejsce. Stinks of stagnant water and decay, it's perfect. Czyli pewnie zanieczyszczona tą korupcją, tymi złych. Let's hope the smell is distracting enough to cover the power the sword irradiates. No, we only need to find. A, there she is. No to jeszcze jest Anvriach w tej wcześniejszej wersji, jeszcze przed korupcją. What do you want? Are you here to help the creatures of the swamp? To help? The explosion of Lutum devastated our area of the forest, which was devastated enough before that even happened. O, zdewastowany raz, ciekawe. Not to mention that because of the lack of sunlight here, our resources are very limited. That's why. No to czyli nie zwracając na to uwagi, ponieważ przez brak słońca w tym miejscu, promieni słonecznych bardziej, nasze surowce są bardzo limitowane. To jest dlatego. I Remter mówi: przepraszam, że przeszkadzam. Nasza sytuacja brzmi strasznie w Wikach. Upewnij się, że król Daeron usłyszy o tym i wyśle pomoc. No. W pewnym czasie musimy. Ci pewnie potrzebuje pomocy od Anvriach. Nie możesz być poważny. Prosimy cię o to, dobra, dalej. Powiedziałem. O, tutaj jest miecz, weź to. O, no i właśnie ta korupcja stała, czyli teraz jest w swojej mocniejszej formie. Aha. Tutaj jest zdenerwowana Anvriach. Dajcie. Lord sends his servants out to get it. They will raid the swamp and not a place we actually care about. Czyli pewnie. No, niełatwo mi to przetłumaczyć, ale to nie jest dobry pomysł. War Master. Wystarczy tego. Pnącza w swampie, czyli wiadomo, na bagnach. Rise and wrap around the feet of this ignorance. Aha. Jeśli The Lord to jest taki główny zły w tym sezonie, w tej całej korupcji i coś w tym stylu. No i mówi, że może dać mu lepszą przyszłość. Przydał ten miecz. I don't care if it's the end of the rest of the world. For the rest of the world never cared about us. Aha, bo twierdzą, że nikt się nimi tak naprawdę. No każdy ma gdzieś i trochę. A, i trochę nie doekspiłem. No ale dobra, tę pierwszą bitwę jeszcze normalnie zagram. I lecimy z Mirrorblindem. Blindem. No, te bitwy będą bardzo proste, więc pokażę wam lepiej fabułę. Wow, od razu ma atak. Ciekawe. Ale też sporego damage'a zadaje tej legendzie. No i po bitwie. Dobra. Pokażę wam tylko te ciekawsze bitwy. I na razie chyba będzie w tym momencie fabuła. Dobra, ta bitwa będzie trochę ciekawsza, chociaż po ekspieniu to raczej i tak będzie. Wszyscy spadną na hita, no właśnie. To jest całkiem niezły w sumie ten Gartoks. Trochę moveset ma
celowo pod usuwanie tarcz, ale to się czasami nawet przydaje, więc. Dobra, przechodzimy do najważniejszego w tym odcinku, czyli fabuły. To jest na razie ten najłatwiejszy poziom dungeonów. Nie pozwolą nam zrobić to tak łatwo. Stworzenia w tym słampie, tancie, korupcja do waszych dusz. It is time to fight for our future. Fungeratops, you are a living representation of this swamp. Join me on this journey. No, to chyba wszystko oczywiste. Wow! On z trawy wyrósł? Blumeria, I need you to use those beautiful roots of yours to make sure enemies don't follow us. Blumeria? A, to jest ten kwiat. No. Akurat jest dość OP Blumeria, jeśli chodzi o wycenianie. Dość wysoko w tierach jest. Mi się niestety nie udało zdobyć Blumerii. Ty. Slamzout, byłem po twojej stronie najdłużej. No, nie powinno tego zrobić tobie. A Slamzout to jest ten. To jest ten Denier, który. Wiadomo, powstrzymuje przed atakami i też jest taki bardziej tankowaty. Jeśli jest takie w ogóle określenie. Idziemy. Idziemy zobaczyć. Znaczy, zobaczymy, co The Lord zaoferuje nam. Musimy znaleźć ten miecz. No i to jest też prosta bitwa. Myślę, że na te setne levele będą najciekawsze, więc chwila jeszcze cięcia i może zobaczymy jeszcze coś ciekawszego. Dobra, doszedłem do jakiejś kolejnej ciekawej bitwy. Już poziomy są bardziej wyrównane. Chociaż tak naprawdę nie, ale dużo mają run pod speeda, przez to będą i tak szybsi. Bo ja nie posiadam teraz dobrych run, bo trochę mi szkoda dżemów. Ale dobra, najwyżej będzie trudniej, próbujemy. Blackbite wchodzi. Więc niestety ginie Fungeratops. No ale on miał niski level, więc w sumie to się spodziewałem tego. I protekcja przed damage'em, no dobra. Unbreakable Mind nie zabija każdego, ale Drownet by się przydało. Dobrze. Wszystko ładnie padło. I teraz najlepiej, żebym im celność obniżył. Takim na przykład Deadly Nightshade. W sumie taki sygnaturowy ruch jest w tej Anvriach. Więc dobrze idzie. No i zobaczymy, co teraz przeciwnicy zrobią. Jeszcze więcej shieldów, a to ciekawe. W dość przerąbanej sytuacji są, ale. Wow, teraz używa coś w rodzaju Lotum Skina, bo on też taki atak posiada. No i myślę, że. Fatigue Mate. A nie, bo jest Taunt, zapomniałem. Jeszcze go nie pokonam, ale. W tej turze może? Może ich już pokonam wtedy. Jeszcze Burning Hands drugi raz wchodzi. Strasznie powoli mu schodzi te HP. Może przez te protekcje przed damage'em. Prawdopodobnie. No, nie jest łatwo, muszę przyznać. No, ale ten Unbreakable Mind już niemalże go dobija. No i pokonany. No, ciekawsza była bitwa w każdym razie. Nie była jakoś nie wiadomo jak trudna, że musiałem resetować, ale. Jeszcze raz zakręcę, bo gold to taki. Chyba najgorsza możliwa nagroda z tego. O, i gemy. Nice. Może być plus 4 gemy. I teraz pora na kolejny raz fabułę. Więc sagę kontynuujemy. I to jest Ilion. Widzę w twojej duszy. Pomagałem zagubionym podróżnikom i ty też zostałaś zagubiona w innym sensie. Niestety ty nie próbujesz nawet wrócić do domu. O, to ciekawe. No i takie
Dłuższą powinni tę fabułę robić, to jeszcze ciekawiej by było. No ale tak to przynajmniej się na odcinek mieści, że tylko pół godziny na przykład nie czytam. Zawsze jakieś zaoszczędzenie czasu jest. No i pora na tę bitwę, no. Może być ciężko, bo oni dość szybcy są. No i tracę połowę staminy. To ciekawe dość. No, będzie ciężej, ale nadal mam dość sporo tych punktów i też dużą liczbę z nich pokonuję po prostu. Nie ma nikt esencji czasem? Chyba nie. Tu łatwo, ich prawie wszystkich na hito pokonuję. Na esencję zawsze trzeba patrzeć, bo to czasami może trollować. No i raczej to już koniec tej bitwy. Tam to była poprzednia trudniejsza, bo tam więcej takich tanków, czołgów normalnie było w tej grze. O, i więcej fooda się przyda. No i dobra, teraz przejdźmy do... to jest końcówka dungeonu, to już resztę w następnym odcinku nagram. Więc jeszcze jedną bitwę w multiplayerze. Na wyszukiwarce, żeby było trochę trudniej. A chwila, muszę jeszcze odebrać nagrodę, żeby wszystko się zgadzało. No i szukamy przeciwnika. I to jest team. No, do ugrania. Do ugrania, moim zdaniem. Czemu on na Fungeratopsie tyle run pod atak robi? Czy on jest najwolniejszym możliwym atakerem, jeśli by go tak używał? No cóż, nie każdy musi przestrzegać mety tej gry, więc przynajmniej jest ciekawiej. No tutaj tracą turę, elegancko, Corrupted Curse. Chyba najlepszy w tej sytuacji będzie. Trochę damage'a wchodzi, ale... Ale więcej shieldów się włącza. No dobra, teraz moja tura. Mad buff, niech będzie. Quicksandy też im trochę damage'a zadadzą. Staminę też im zabieram. No i teraz You Behave chyba się najlepiej przyda. No i bardzo dobrze. Więc na razie mój team dość ładnie gra. Myślę, że się uda raczej to wygrać. I tutaj trochę damage'a wchodzi, trochę nie. I Shocking Kring muszę też użyć. Albo po prostu Sharp Tentacles, to ich dobije za parę rund. Więc raczej już ta bitwa jest w większości rozstrzygnięta. Zostaje tylko Fungeratops. Czy uda mi się go teraz dobić? On może mieć esencję chyba, mi się zdaje. Soldrak wchodzi? Nie, nie miał. Tylko damage'a mi zadał w sumie. No, to by byłoby na tyle w tym odcinku. Zostawcie łapkę w górę. No i na razie. Thank you.